Myślę, że nie jest to zły wynik dla zespołu krakowskiego, który nie występuje tutaj również w swoim najlepszym zestawieniu. A już za 5 minut rozpocznie się trzeci mecz fazy grupowej, w którym zmierzą się drużyny Rugby Klub Częstochowa i drużyna Unii Brześć z Białorusi. Jest prośba, gdyby ktoś z Orkana, kto wie, kto punkty zdobył dla ekipy w tym meczu, podszedł tutaj do stanowiska speakerskiego. Chcemy to zanotować. Już mamy tutaj. I po tych dwupunktowych akcjach zespołu z Białorusi swoją szansę wykorzystali zawodnicy z Częstochowy, którzy odważnie otworzyli grę. Dwa długie podania zrobiły przewagę z prawej strony. Kop celny, tak przynajmniej wnioskuję po gestykulacji sędziego. 7 punktów po tej akcji. W tej akcji zdobyła drużyna Częstochowy, a po tej akcji wynik meczu 14-7 dla Unii Brześć i Białorusi. Źle ustawili się zawodnicy z Białorusi, teraz trochę się zagapili, szybko to wykorzystali zawodnicy z Częstochowy, kopiąc na wolne pole piłkę i odzyskując ją po kopie. I to drużyna z Częstochowy cały czas jest w posiadaniu piłki i wykonuje w tym momencie drugie przyłożenie, i to między słupami bramki przeciwnika. Daje to szansę na celny kop podwyższający i na wyrównanie stanu meczu. Teraz zobaczymy mecz, jak się stanie. Na razie jest 14-12 dla Unii Brześć. Jeszcze w tym momencie kop celny i do przerwy stan meczu 14-14. Marko Galek. Sied Andrzej Kostusi Alesi. Pasiewicz Igor. Misiukin. Misuczyk Erger. Szylko Alek. I Pytia Żuk. Przepraszam za może nieperfekcyjną wymowę nazwisk. W międzyczasie zaczęła się druga połowa. Jestem każdy z każdym. Po tej fazie zostanie oczywiście ustalona kolejność w poszczególnych grupach.
Motoryka znowu górą, bardzo szybki. Niecelny kop, z łatwej pozycji wydawałoby się, no ale zdarza się. 19 do 14. Była prowadzenie drużyna Unii Brześć. Nie było tutaj zbyt wiele miejsca, dlatego ta akcja raczej nie miała szans powodzenia po prawej stronie. Groźnie to wyglądało, ale piłka wypuszczona do przodu, jednoznaczna gestykulacja sędziego, młyn dyktowany. Dla drużyny Unii Brześć oczywiście.
Tak, wynik meczu jest z prawą otwartą cały czas. Niestety tylko czy uda się odzyskać piłkę zawodnikom Częstochowy i wykończyć tą akcję jakimś skutecznym przyłożeniem. Nie udało się, nie zdążyli. Wynik meczu 19-14 dla drużyny Unii Brześć. Jakowianie widać, z tego groźni są we wszystkich